Wagin. What ball? Wagin. Dawaj przyczepę, będę sypał. A. A. Zenox.pl. Części zamienne do wszystkich maszyn rolniczych. A ty ją skąd zamawiałeś? Ktoś nie wie, z tej hurtowni. Oni ci ją przywieźli? Tak. Czy powiem byłeś? Przywieźli. 50 zł za przywiezienie tam, gdzie pójmą. Ile, ile? 50 zł. No, gdzie się pierdolić samemu. Ja łyżka mi nie założył być w życiu, bo zobacz jakie ma grube te. 18 płócienna, a te stare były, nie wiem, ale chyba 12 albo 14, to jest 18. A tą, co kupowałeś, jak ci w tamtym roku dupła, to taka sama. No właśnie, że jak nie? I ten. Też właśnie tu mi chłopaki zaprowadzili, nie? I pojadę gdzieś tam ciąć na, wiesz, na Jastrzębie i wypierdoli, co zrobię? No jo. No nie, ale wiesz, tak to tamta nie będzie tak po dupie dostawać się, zdzierać od razu, nie? No i obie będą nowe, nie jest tak daleko gdzieś jechać. Także a... jakby ktoś jeszcze chciał opony od Bizona kupić w dobrym stanie, to... Czy? Nie zrozumiesz to. To jest na sprzedaż. Mrugo? Mrugo. Mrugo. Młodek ma naprawy zegarków. Ten drugi. Ten jest do kukułki, jak nie chce wyskoczyć. Tak ci go wytrzymała, co? No od nowości. Znaczy, wiesz, dziury gdzieś była, bo już tam chyba łatana. Lędka czy coś. No ale mimo wszystko, nie? Ale to przeszczypało, wiesz, to coś nie. Ty, no ale ty po drogach też dużo nie jeździsz z nim, nie? Wszystko masz praktycznie gdzieś no, polne i polne. Już, nie? To, no. Już jest, to jest to samo, co wtedy była w 60. Ze starości. No. Ale wiesz, co ktoś mi powiedział, to przywiózł, obejrzał ją, że mówi, najechałem gdzieś na coś wysokiego, przejeżdżałem przez miedzę, nie? No. I staro, ze starości, to dwóch nocy, jak najechałeś na coś, wgięła się i pękła wtedy, nie? Aha. I to jest normalnie przyszarek, po prostu też wypierdzi. Natomiast drugą przyszłym roku wmieniałeś. No, przyszłym roku. Ale wystrzeliła, to dziura była jak taczki, człowieku. Wszystkie te, dosłownie wszystkie gapy się pozrywały. Jak pierdykła, ta ksiądz Muszewko się przyspieszył. Na polu, tak? Na polu, tam pod Zielęce Podrębowem, w Wyszakach. No. Tam Franka mieszka, to rozumiesz, siedziała do nocy. Myślała, że okupacja praca. Ty jak jeb, bo no dziwno, takiego huku jeszcze nie słyszałem. Ale podczas kuszenia. To, jechał, od razu kombaj spadł, wiesz. Na ten. Kombaj 360 zrobił. Później trzeba było kopać szpadlem. No, no żeby piasku, pomoże. Bo wiesz, podładałeś w piasku takie szerokie te pięki, żeby nie tego. No, czasami było tak, że tego samego dnia nawet. Ale co? Nie, zaczynaliśmy żniwa. Podobnie zawsze. Ty, no nad jezioro z taką pojechać, to powiem ci, nie pogadasz. Myślę, że go na koniec zmieniono, ty. To jest trochę polskie, bo to jest rozerwane coś. Bo to była rozerwana tamta czy coś. Trochę polskie. Widzisz, to jest zachodnia rzeka. I tamta oryginalna już... Albo? Była tam, o. Coś było nie halo, wie. Na przyczepkę ją od razu, czy co? Nie, nie wiem. Najpierw tamtą włożymy chyba, bo cięższa. Jołanow SSSR. Zobacz, Felga. Ruska Felga. Felga prawie jak od Leona. Ciekawe czemu ruska ty? A to jest tak. Ja ciekawe czemu Felga ruska, nie? Wiesz, Rosji robili pewnie dla nich, wiesz. A gdzieś 12 PR. 12 płócie na tamta ma 18. Mam nadzieję, że tak wpadają jak była ustawiona. Chyba ta. To będzie prawa. Jak siedzisz, to prawa, nie? No, 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 jakbyś prawa, usiadł prawa, na kumaj, no to daj, no to dobrze wpadają. Ej! Rączej! Coś tam znalazł? Chodź do środka, my cię pokulamy. No. Było kiedyś na DX Zęcze jakoś tak, takie ziomki, co się właśnie ten odpierdzieli. 20 metrów będzie co, kreciku, co to, żygi? Żygi! Ty Judaszu! Ty Judaszu, przed ciebie. Wiesz, bo zaraz odlecę. Co tak wolno spuszcza? Nie wiem.
syczy, to jest żygi tam się trafiło. Kreciku, co tak syczy? Jak tak? Tak? Nie wiem. Jezu, kreciku, który zna się z pedałem. Dlaczego? Bez rachunek za cienkie papierosy. Patrzcie, ma kreci główkę wychyla przez ten, tak. Przez wieczko. Krtek. Panie Romburaku, tak? Jak to było tym? Ja sobie nie toperek. Teraz się na punkt go zgiąć. Nie wiem, jak to wytłumaczę. Zmieniłbyś sam taką opolę? Tak? Szpodlim. Dusza zeszła. Mogliśmy sami zmieniać na chacie. Szpadlem by się podważyło i by sama zeskoczyła. Turem by wziął. Sherry, sherry lady. No może być, ja bym zrobił lepiej ogólnie. Szpadlem bym Kreciku, to podważył. Czy to żygi? Szpadlem bym to podważył, sama by naszła. Dobra. Trzymaj to, nie? Zapnij ta po swojemu musi ta to zobaczyć. Nie, wyżej koło nie dojedzie. Jeszcze do napędu podczepić. Na górę. Krzychu. Jak Pudzianowski. Pokaż, co potrafisz. To trzeba odtoczyć chyba, to nie czy przodem. Przodem będzie. Tylu łopatów. Pod jedną stronę musimy, nie? Nie, może zjedziemy ją normalnie. O. Kurwa, kiedyś robim to firmę. Kiedyś to było. Przemysł opat. Łopona i noros. Uwaga, bo jebnie. Jebnie. Nie, to paszą wyjechać. Kurwa. Panie, ja by stąd było. Kurwa, do czekaj. Panie, nie dopuszczą. Nie, ona nie spadnie. Kurde, jest za mnie nie ważna. Będzie nas mijać. Masz ją nawet. Pum. Trzymała opona, wyprzedza nas światła. Towar jest tam zapakowany. Towar. Na miejscu ja jestem. Pas jest kurwa zapięty. I taka mory pilna. A co, też zmieniałeś? Nie. Zmieniałem. Kiedy? Kilka lat temu. A? 30-letnie. I zobacz, jak wyglądają. Te opony mają około 38-40 lat. Te? Tak. Aha. 10 na 15 Pirelli. Zobacz, gdzie znajdzie stare opony. A to na no, bo chaosu mi ale. Pięknie to wygląda. A zresztą jeszcze kanerka może nie mówisz lądnik, złamał coś tam, nie? Padło, siłownik się pokrzywił cały, kurwa, prawie na siebie poblatywałem, jak na dół w garażu. Gdzie brawek? Nie wiem, przed za mną się zgubił. Zabłonił. Uwaga. Kulek na jachą toczymy. Chodź do pary. Powoli. Do koleżanki. Właśnie na winrajka. Tak. Dwie jednakowe. Jak to tam wygląda? O! Nawet nieźle to tam wygląda. Szybko prawie, musieli... prawie lekko musimy ją obrócić. Mam radę? No musimy. Dobra. O kurwa. Panie. Lepiej jak na lokalizacji. No na pewno lepiej z ich robotą. Lepiej się popisali, bo maszynki nie wie, panie. W którą chcesz pierwszą wjeżdżać?
Gdzie chcesz, co pierwsze chcesz jechać? Na pogodę pierwsze, zobaczymy. No też mi się tak wydaje. Ale wydaje mi się, że ziarka trudna was niestety. Znaczy może nie całości, nie? Wiem, bo ja u siebie też jak kłos, niby kłos ładny jest z daleka, nie? Wziąłem to tak, kurde. Są ziarka, że ze 2-3 są takie grube, ładne, nie? A reszta tak, te ku górze, nie? Takie... Nie jest nasza bityna na grzyba tyle, co dane wszystko zadane. Nie, no, no u mnie to samo, widzisz. Na rzeczy wpływu nie mamy, niestety. No. Niestety na to... Najgorsze jest to, że wiesz, ona by wtedy nabierała grubości ziarna, masy 1000 ziaren, wszystko by było super. Ale wyładowaliśmy pieniędzy, a ten to nie dał nic, no. Nie miał od dużo gorszego. No. No bo co? No bo i tak nasza łuska nie jest z powodu grzyba, tylko łuska z powodu suszy. Dokładnie. No ale tego nie przewidzi, nie? Daje nam, znaczy da, chce nam dać jakieś tam wspomożenie, nie w postaci pieniędzy oczywiście, jeżeli masz na 5-6 klasie, nie? Czyli zboża tylko. Aha. I strączkowa. Super. Jezus! Dojdź na górę, to cię skameruje ładnie. Nie. Boli się, żeby spytła. Kurwa, jak wysoko. Dzwoń po... Dzwoń po pogotowie. No, to zagrzej się powak. Ale dawno na bizunie nie byłem. Uła. Teraz to już łogin. Tomek, krzywo około założone, to mogłoby oberwać płośkę. Wiesz, jak te płośki są? Chyba w rękach, chyba jak... Dobra, by było jak w tych BM-kach, tak wyprofilowane ładnie. O, i teraz ma dwie nowe eleganckie. Człowieku, dziadek może do rady miał jak kosić. Krzywo! No? Odpalałeś do 8 roku? No jak to nie? Ile razy przed maszyny wyprowadzałem, ale teraz dziadek przecież wszystko tu szykował. Czyli ten wyjeżdżał. Ja pier. No faktycznie, no tak lepiej. Ale widzisz, bo tamte zawsze mają długie gardziele, nie musisz powiedzieć. Adam najlepszy jak do mnie przyjechał na żniwa i on zawsze całe życie przyzwyczajony tam u siebie w rodzince na bizonie. No i pierwszy to przyjechał, każdy jeździł, ja jeździłem, Bronku jeździł, no i Adam później wsiadł. Wszyscy u mnie siedzą, bo u mnie jest zajebisty widok, nie? Wszystko ładnie. Adam pierwszy co wsiadł i tak. Trzymał się kabiny, sumka i jazda z tematem. Ja mówię, kurwa, jak w bizonie. Kiedy Adaś padnie? Po Niemczech. O. Fergusonem? No a jak? Po Niemczech przyjedzie. Od razu z nami. No duża lodóweczka tu pięknie, tam już widzę pięknie, kurde, super. Tak oto bizon nabawił się nowych łopun. No. Łobie. Łobie. Łobie, łobie, nie. Ładnie wyglądają, chociaż to mile jak się rozklapały, to jestem, że szersze przyrzeczone jeszcze trochę były, nie? No. No ale ja też 63 peku jak zmienialiśmy to kurde. Ale też nie, szerokość to wytrzeć jest to samo, jak kupujesz wszystko, nie? No nie wiem, no ale to wiadomo, po latach ona zawsze się tak rozejdzie. Jedynie co mnie w tym bizonie boli, to widzowie nie zwracali uwagę jak kiedyś kręciłeś. No. Bo kiedyś jak był nowy, pamiętam to jeszcze Heniek F, nie powiem nazwiska, cofał i walnął przyczepę. I ta dupa została naruszona, ona się buja cały czas. No. Ale wtedy pod tą piosenkę fajnie pasowało. My Polacy, bawić się umiem, tam takie fajne rytmy były. To zajebiście to wyglądało. Ostatnio żeśmy nawet oglądali ten filmik. Tu. Swojego krusza nie brałeś? Mi tu zajebiste takie rzeczy jest. Kurwa, w tym roku całe szczęście... Mówimy o tym, że w tym roku robili teraz spiskanie i musiał klucz załatwić setkę. Stop. O kurwa. Nie 24, nie 32, plus 100. No ale do czego to? Do piasku. Napędki piastowskie. Ale rozjebunda wielka. Kurde, w tym roku już się nie przyda. No, kukurydzy nie trzeba będzie dokaszać, bo pryzma pięknie jeszcze jest. No, do grudnia spokojnie mam. O, bajka. Bajlando, bajlando. BHP. Tyrurururururu. Tyrurururu. A, klepnę w dubsko. This is rura. O kurwa. No to jest o, oryginalny. To jest oryginalny tuż od niego. To jest ta brecha od odsłuchania mocarni. Taki gruby masz klucz. No. Stara technologia, no i do kół, nie? Baterie ma nowe. Mogłeś przed tymi forsintami też miał No i co, bardziej mniej są ładnie brech, choć mi tu mniejsze się. Więcej, nie, więcej, szybszy, no nie, więcej zrobi, nie? To jest wydajniejszy kombajn, nie? Na tyle areału to jest wydajniejszy kombajn.
Kurde, tak w Formule 1 powinni zmieniać, a nie. Ręcznie, a nie. A nie, odjeżdża sekundę i mu odpada, nie? Tak, albo pokój jeszcze przejechał swojego. No, tak. A nie da klimy założyć, nie? Poczekaj. Wrzucaj piątkę, to sama klima będzie aż wchodzić do kabiny. Łączasz nagrywanie? Krzychu, Łogiń! Włączyłeś nagrywanie? Łogiń! Łogiń! Dawaj przyczepę, będę sypał! Lewej przyczepę będę sypał. Przewód do pajpista! Ty, uważaj tam, jak będziesz zapu... To jest najpiękniejszy dźwięk na polskiej wsi. A jak? Tam to było z motylkiem takie. Ładnie, ładnie go obciło. Na śrubkę chyba teraz jest. To jest poździerany gumolit chyba. Tego nie pomaluję. A maliniowe. Gdzie ty chcesz to może? Co robisz, jak dosuwasz? Sprzęgło, tamto, dopiero blokujesz. Nie? Ty, jedno łożysko to idzie w to, a drugie? A drugie jest tutaj. Tu? Tu? Mhm. A no właśnie. A jedno kupowałeś? Nie, dwa. A gdzie jest drugie? Nie wiem. Tak. W sklepie zapomnieli. Nie, kurwa, dwa były na 100%. Właśnie przyjdzie dwa, może dziś. No dobra, tylko teraz jak ono było, to jest pytanie. No moim zdaniem... Było... W dłuższym było tamtą stronę, bo jest pozbijane przy... Tak. Tamte dłuższe. Przy tym. Jest już kombajnista. Już odpalać można. Już można odpalać. No i na przykład... Że łożyska dwa takie same, a chuja jedną stare musi założyć, bo jest inny. A skąd ja wiem? To ja powiem, wszystko trzeba wziąć. Z kołnierzem był. Bo ty nie chcesz słuchać zawsze starego. Przecież jeszcze rozbierali, jeszcze my pojechali już. No. Trzeba było zadzwonić, że jeden z kołnierzem. O. Ten nowy, jedną o kołnierz taki tu jeszcze. Chuj tam będzie nawet przyszły rok. Wypluj te słowa, oby się nie przydało. Będziemy za późno. Maszucha, dobra. Teraz tylko przy złońcu przyłóż to. Tak było. Koło to się ma. Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mafia Solet i witam was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie, ale jak już widzicie, lecimy sobie dzisiaj po grubości. Wreszcie żniwa 2018, 10 lipca. Szybko się to wszystko zaczęło. Krzysiu, jak widzicie, już od razu prasuje. Pan Stasiu kosi, jak to zawsze to bywało. My podjeżdżamy sobie na razie póki co z przyczepką, później Brączuś troszkę mnie zmieni, ja sobie będę chciał na pewno ponagrywać. Brąku teraz pojechał do sklepu, zaraz powinien już być. Jak widzicie, no pogoda taka, kurczę, no... Nie wygląda za ciekawie, ale powiem wam, na żniwa jest sam raz. Z racji tego, że no chociaż nie jest za gorąco. Niby coś tam pokropiło, ale to wiecie, ze 2-3 kropelki sobie spadły. I nic więcej. Ogólnie dzisiaj napieramy sobie pszenicę. No wyglądała naprawdę świetnie. Zresztą jak większość zbóż w tym roku. No ale co z tego, jak połowa kłosów jest pustych, a ziarka, no zaraz wam jeszcze sami, zaraz sami zobaczycie. No są naprawdę małe, popalone, przypalone, gdzieś niewyrośnięte. Naprawdę totalna masakra. Dobra, możemy sobie wprawdzie tu stanąć. Bo zanim będziemy sypać, to jeszcze trochę czasu zejdzie. Ciku. Dobra, tura sobie opuścimy. Przepraszam za mój głos, ale
Trochę ostatnio się przechorowało. No wiadomo, wakacje i człowiek chory, no nie, tak nie może być. Piękny zestawik. Kurde, muszę wam tamtą jeszcze przyczepę pokazać. Ogólnie tu już jest 7,5 hektara. No i mieliśmy już około jednej przyczepy. Krzysiu już pojechał wysypać, tak mniej więcej. Mniej więcej tak brzmi polska wieś. I mniej więcej tak mówi, że no około 5 powinno sypać gdzieś z hektara. Obstawiane było na 8-9. No nie ma się co dziwić. Tam jest naprawdę ładna, ale zresztą wszędzie jest ładna tutaj. Wilgotność to 10,7, a 11,5 takie wahania. Wiadomo, gdzie nie, gdzie jeszcze. Ale jest naprawdę i tak mimo wszystko super. Jak na 10 lipca. Chciałem powiedzieć listopada. O. No w taką pogodę można kosić, nie? Fajnie. Tak, a ta zioby tak twardzi, ma takie no. O. Brakowało jej 2-3 tygodnie temu wody. To jest największy problem. Bo tyle co ona dostała, to bajka. Dobra, jak?